Dobry, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na Mierzymy, ale nie będzie to Mierzymy tylko z jakiegoś jednego sklepu, tylko takie trochę zbiorcze, dlatego że możecie zobaczyć, że jest tutaj torba z Massimo. Z tyłu jeszcze stoi mała torba z Zary i będą jeszcze dwie rzeczy z H&M, od których może właśnie zaczniemy, dlatego że jedną z nich mam już na sobie, a druga leży tu obok i to na dobrą sprawę jest dokładnie ta sama bluza, w sensie ten sam model i fason, tylko po prostu w dwóch wariantach kolorystycznych. Tu mamy błękitną z tylko takim wyszytym tutaj małym napisem, a druga, ta którą mam na sobie, jest jak widać jasna, taka biała w czarne, bo to nie jest ona, tylko czarne paski. I tutaj też jest wyszyty mały napis, nie przeczytam tego po francusku, bo niestety nie wiem. Ale sprawdziłam przed chwileczką w tłumaczu, żeby nie było, że nie wiem, co tu jest napisane, że jest to straciłam swoje serce w Paryżu, coś chyba takiego. I generalnie ja mam słabość do Francji, byłam w Paryżu raz, bardzo dobrze, Leon tam drapie, bardzo dobrze ten wyjazd wspominam, byłam też parę razy na Lazurowym Wybrzeżu i mam do Francji jakiś gigantyczny sentyment, więc jak zobaczyłam właśnie tą kolekcję taką bardziej paryską, właśnie z tymi akcentami, takimi gdzieś tu napisem po francusku, to nie ukrywam, że przykuła moją uwagę. Te bluzy kosztują 79,99, no 80 zł bez grosza. Natomiast tą niebieską kupiłam w pełnej cenie, za tą zapłaciłam chyba 50 zł, bo wykorzystałam takie kupony czy bony o wartości 10 zł, które tam się zbiera, jak za ileś punktów możecie wymienić. Bardzo mi się ta bluza podoba, to jest zakup wczorajszy, ta niebieska jest sprzed kilku dni. Mam je w rozmiarze L, dlatego że kupiłam je stacjonarnie bez mierzenia, po prostu wzięłam tą L-kę, licząc, że może będzie troszeczkę większa. Jak tak brałam S-ki, to mi się wydawało, że były strasznie małe, a ja lubię, jak bluza jest większa, szersza, trochę dłuższa, chociaż ta do długich nie należy, co zresztą możecie zobaczyć. Obawiałam się trochę tego, że właśnie S-ka będzie jeszcze krótsza, że jak będę podnosić ręce do góry, to ona będzie mi tutaj od razu pokazywać cały brzuch. Bluza jest bardzo miła, ona w środku jest taka misiowata, jest taki miś, więc jest bardzo przyjemna w dotyku, natomiast ja w tej chwili mam tą bluzę na gołą skórę i mam czarną bieliznę, czarny biustonosz, co było błędem, dlatego że już widziałam, że jest po prostu tutaj cały w tym miśku się skulkował ten materiał i poprzyklejał do tej czarnej bielizny. Ale mam nadzieję, że bez problemu to usunę. Będąc w tematyce pasków, to mam jeszcze jednego pasiaka, którego kupiłam wczoraj w Zarze. Pojechałam do Zary, żeby zobaczyć, czy jest coś ciekawego na wyprzedażach i kupiłam sweter na próbę, totalnie, tak jak mówię, nie mierzyłam, bo ja tych rzeczy wczoraj nie mierzyłam w sklepach, po prostu wzięłam do ręki, poszłam kupić, zapłacić, było mi za ciepło, nie chciało mi się przebierać tu w przemierzalniach i stwierdziłam, że zmierzymy sobie razem. I w jednym z ostatnich filmów, gdzie jedziemy razem na zakupy, które Wam może podlinkuję, bo jeśli nie oglądałyście, to zapraszam, pokazywałam Wam taki sweter w paski z H&M, który jest wykonany w 100% z wełny, kosztuje 230 zł, jest w kilku wariantach kolorystycznych, jest albo jego ciemna wersja w paski, albo odwrócona, tak jakby jak to, czyli jasna baza, ciemniejsze paski i jest też gładki beżowy. Ja się nad nim cały czas zastanawiam, on mnie, nie ukrywam, kusi, bo uważam, że ma fajny skład, ładnie wygląda, ale on jest dosyć duży. Ja go mierzę w tym filmie w rozmiarze XS, on ma też takie szerokie rękawy. I stwierdziłam, że kupię to i zmierzymy, zobaczymy jako właśnie alternatywę. Ten sweter ma inny krój, no ma też paski, to jest ich wspólny, że tak powiem, element, wspólna cecha. Jest też tańszy, bo kosztuje 140 zł. Występuje w rozmiarach od S do XL i ja mam tutaj M-kę. On też jest właśnie w tej odwrotnej wersji kolorystycznej, z tego co pamiętam, albo bardzo podobny. Skład natomiast jest dużo gorszy. To jest taki skład dla mnie, no, powiedzmy jeszcze do zaakceptowania, bo ja swetry lubię jak są z wełny i z kaszmiru. A tutaj mamy 52% wiskoza, 25% poliester i 23% poliamid. Sam w sobie, jeśli chodzi o to, jak jest w dotyku, jest przyjemny, jest dosyć miękki, nie jest jakiś super ciężki, nie jest też bardzo gruby. Zaraz go zmierzę i zobaczymy, czyli mamy bluzę pasiakową
I teraz będzie pasiakowy sweter. Mamy sweter i powiem Wam, że jeśli miałabym wybierać między tym z H&M a tym, to zdecydowanie ten z H&M bardziej mi się podoba. Po pierwsze, tamten jest w ogóle, ma dużo lepszy skład, no to jest pierwsza podstawowa kwestia. Po drugie, bardziej podoba mi się jakby wzór tamtego, krój. Te szersze rękawy, to, że tamten jest w ogóle większy, dłuższy trochę. Ten ma taką długość, okej, okay, ale jakby tak patrzyłam na siebie w lustrze, to nie podoba mi się aż tak bardzo. Wydaje mi się że też, że tutaj to jakoś tak, nie czuję się w nim jakoś super, więc wolę dopłacić trochę do tamtego swetra i mieć sweter wykonany w 100% z wełny, niż zostawić sobie ten. Chociaż on jest miły w dotyku, to po prostu tamten mi się bardziej podoba. Wracam do Was już ubrana w pierwszą rzecz z Massimo. W sumie będę miała z tego sklepu trzy rzeczy, z czego dwie są z wyprzedaży, czy kupione na wyprzedaży. Natomiast ta koszula, którą mam w tej chwili na sobie, jest z nowej kolekcji. Tutaj mi pięknie opiera się o biust ta wielka metka, która tak dymna. Jak ją chcę tutaj schować, to po prostu wypycha koszulę. Mam ją w rozmiarze 38. Jest od 34 do 44 i kosztuje 250 zł bez złotówki. Koszula jest wykonana w 100% z wiskozy. Materiał jest bardzo przyjemny. Podoba mi się i to, co mnie jakby skusiło, nie ukrywam, to ta panterka, czyli te centki. Ja w swojej szafie nie mam chyba niczego w taki wzór, zresztą generalnie u mnie tych wzorów jest stosunkowo niewiele, chociaż przed chwilą Wam pokazywałam paski, ale generalnie mam ich mało. I z jednej strony ona mi się bardzo podoba, dlatego że to jest taka bardziej dla mnie oswojona wersja właśnie centek, to nie jest taka panterka, tylko taka trochę wariacja na temat. Podobają mi się kolory, dlatego że mamy tutaj beżowe tło, a same centki są brązowe, one nie są czarne. Ma bardzo przyjemny materiał, taki lejący się, myślę, że będzie właśnie fajnie nawet ją włożyć, tak jak ja teraz spychałam ją do spodni, które są stosunkowo obcisłe, bo one są materiałowe i ta koszula, nawet jak jest włożona do środka, to ten materiał się tak nie wybrzusza mocno, bo sam w sobie jest taki właśnie dosyć cienki, lejący się. Natomiast czuję, że chociaż podoba mi się, to czuję, znaczy po pierwsze raczej nie ubrałabym jej do tych butów, do tych spodni tak, ale do tych butów nie. Mam wrażenie, że jakoś te, chyba że bym miała czarną może marynarkę na górę, to może byłoby jakoś, tak patrzyłam na siebie w lustrze, to tak jakoś nie do końca byłam zachwycona i zakochana w tym zestawie, więc obawiam się, że ja bym tej koszuli po prostu nie nosiła na tyle często i nie wykorzystam raczej jej potencjału. W jakimś mierzymy, czy w jakimś filmie, chyba też we wspólnych zakupach pokazywałam Wam, wydaje mi się, że też z tej samej serii, spódnicę, tylko ona miała odwrócone kolory, że tam były jakby brązowe tło i jasne centki, która nie wyglądała na mnie najlepiej, chociaż sama mi się bardzo podoba. I ta koszula też mi się podoba, ale tak jak mówię, ona obawiam się, że byłaby takim zakupem, który po prostu, wiecie, wisi w szafie i ubieram ją raz na ruski rok. Ja ją jeszcze tutaj wyciągnę z tych spodni, żebyście mogły zobaczyć dokładnie, jaką ona ma długość. Wydaje mi się, że taką optymalną. Nie jest zbyt duża, jak widać nie jest też taliowana, bo moja talia jest mniej więcej tu. Jest trochę luźniejsza, ale wydaje mi się, że sam rozmiar jest ok. Tutaj mam swobodę, nie jest na przykład za ciasna w ramionach czy tutaj w barkach, także raczej bym nie brała rozmiaru mniejszego, czyli 36 do 38 uważam, że jest ok, ale ja ją raczej oddam do sklepu. O tej koszuli, a w zasadzie może bardziej powinnam powiedzieć bluzce, mówiłam w filmie o tym, co warto kupić na wyprzedażach Massimo i tam też wspominałam, że ja już robiłam do niej kilka podejść, jakieś takie, wiecie, podchody, że tak krążę wokół niej i finalnie stwierdziłam, że zmierzę ją sobie po raz kolejny, bo akurat była dostępna, więc jakby stacjonarnie, także stwierdziłam, że kupię, zmierzę z różnymi rzeczami, zastanowię się, czy faktycznie chcę ją mieć i w niej czuję się już dużo lepiej niż w tej w centki. To nie jest koszula, tak jak mówiłam, tylko bardziej bluzka, która ma bardzo ładny krój. Bardzo mi się podoba w niej to, że mamy dekolt w serek. Ja tak jak mówiłam wcześniej, mam teraz czarną bieliznę pod spodem, która trochę prześwituje. Może nie jakoś strasznie, ale jak patrzyłam w lustrze, to było ją trochę widać. Natomiast myślę, że coś jaśniejszego pod spodem totalnie załatwi ten problem. Podobają mi się też te trochę szersze rękawy i to, że one są delikatnie dłuższe, że zakrywają mi tutaj kostki i nadgarstki. Można oczywiście, jak się ruszamy, gestykulujemy, to one będą ładnie, że tak powiem, pływały i ruszały się razem z nami. I właśnie to, że są szersze, też mi się podoba. Ale mierzyłam i zresztą zaraz też zmierzę na tą bluzkę marynarkę i zobaczymy, czy będą mi jakoś strasznie przeszkadzać.
Podoba mi się jej materiał, z tego co wiem, bo tego nie sprawdziłam teraz, ale zaraz zobaczymy, to chyba też jest w 100% wiskoza. Bardzo przyjemny, bardzo delikatny i bardzo lekki. Tej bluzki w ogóle nie czuć, jak się ma na sobie. Ja ją standardowo, znaczy może nie standardowo, ale znowu włożyłam teraz tutaj w spodnie i tak zrobiłam to, wiecie, bardzo na szybko. I jakoś strasznie mi się ten materiał tutaj nie... Ponownie to, co mówiłam w przypadku tej centki, że to jest taki cienki materiał, który łatwo się wkłada właśnie w coś. Ale ja ją wyciągnę, żebyście zobaczyły, bo uważam, że ona nawet taka wypuszczona na wierzch, na górę też jest fajna. Jest trochę dłuższa, tutaj mamy rozcięcia po bokach. Nie wiem, jaki to jest rozmiar, bo nie wiem, gdzie tutaj jest metka, nie sprawdziłam. Tu metki nie ma, bo jest odcięta. Ale już zobaczymy tutaj. Kosztowała 159 zł, a pierwotnie 249. Jeśli chodzi o skład, to mamy 100% wiskozę, a rozmiar to jest S-ka. Wydaje mi się, że ją kiedyś mierzyłam w rozmiarze XS, bo chyba też była dostępna. I ta XS-ka też była ok, bo to generalnie, jak widzicie, jest taka luźniejsza raczej forma. Natomiast ta chyba, ten rozmiar jest chyba ok, mi się wydaje. Podoba mi się właśnie w niej to, że ona jest taka lejąca się, taka właśnie pracująca razem z naszymi ruchami. Ostatnią rzeczą w tym filmie jest marynarka, która również jest z Massimo, z tego działu wyprzedaży. W filmie tym, co warto kupić w Massimo na wyprzedaży, mówiłam, że bardzo lubię kupować u nich marynarki, czy w ogóle lubię ich marynarki, dlatego że większość z nich ma lepsze składy niż z innych sieciówek typu Mango, Zara czy H&M. I tutaj w przypadku tej jest tak samo, natomiast one mają przez to wyższe ceny, ale dlatego właśnie mówiłam, że uważam, że najlepiej polować na wyprzedaży. Ta pierwotnie kosztowała 600 zł, ja za nią zapłaciłam 400. Mam rozmiar 36 i jak byłam w sklepie stacjonarnym, to było kilka innych marynarek, które mi się podobały, ale albo były w rozmiarze 34, czyli no, nie zmieściłabym się, albo nie miałabym takiego, wiecie, komfortu, byłaby po prostu za ciasna, albo były 42-44, czyli znowu za duże. Tu mam 36 i mając tą cienką koszulę z długim rękawem, która była przed chwilą pod spodem, mam tutaj jakby komfort, że wiecie, mogę się ruszać, nie czuję się taka strasznie ściśnięta. To, co mi się w niej podoba, to poza jakby rzeczami takimi jak kolor, ma taki bardzo ciemno-zielony, taki trochę na granicy zieleni i brązu. Tutaj mamy naszyte łaty z tyłu na łokciach. Ma fajny skład, dlatego że chociaż ta metka jest trochę nieczytelna i tam są trzy różne składy podane, natomiast ten materiał wierzchni, którego jest najwięcej, to jest 66% chyba wełny, 32% poliamid i 2% inne, ale głównie jest tutaj wełna, czyli będzie nam w niej ciepło. Ona nie ma podszewki tak jakby na całości tutaj tego, co jest w środku. Widzicie, że tutaj podszewki nie ma. Podszewka jest tutaj na bokach, w tym miejscu i w rękawach. I ta metka ma po prostu te podszewki mają dwa różne składy, bardzo zbliżone do siebie, dlatego że tutaj to, co jest w środku, to jest chyba prawie pół na pół wiskoza i acetat, natomiast ten materiał, który jest w rękawach, to jest modal i acetat. I to są takie wszystkie te trzy materiały, wiskoza, acetat i modal, to są materiały sztuczne, ale pochodzenia naturalnego, czyli to jest coś powiedzmy pomiędzy, w dużym uproszczeniu, no ale no nie jest to coś takiego jak kaszmir, len, bawełna czy wełna, ale nie jest to też, nie wiem, poliamid czy poliester i to są materiały, które ja jak najbardziej akceptuję i też lubię, więc myślę, że ta marynarka będzie fajnym wyborem. Zastanowię się, bo tak jak mówiłam, mierzę ją dopiero z Wami tutaj po raz pierwszy, ale podoba mi się, jak wygląda i zastanowię się nad jej tutaj dalszymi losami, czy ze mną zostanie, czy nie. Zobaczę, bo chciałabym ją zmierzyć nie do koszuli, tylko do koszulki, do jakiegoś t-shirtu pod spodem albo do takiej bluzki bieliźnianej na ramionczkach. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Podsumowując, bluzy ze mną zostają, bo już mają dawno ściągnięte metki, chodzę w nich, bardzo je lubię i mogę Wam jeszcze z tym sumieniem polecić, jeśli Wam się podobają. Jeśli chodzi o sweter z Zary, to on wraca do sklepu, oddaję na pewno też tą bluzkę w te centki, ciapki. Zastanowię się nad tą, dlatego że mam trochę tych białych koszul, bardziej no, może takich bluzek eleganckich, nie koszulowych nie mam, ale one dla mnie są trochę w takiej jakby jednej, powiedzmy, kategorii. Ona mi się podoba, ale muszę się nad nią zastanowić. Tak samo jak nad tą marynarką, uważam, że 400 zł to jest wciąż dużo pieniędzy,
Aczkolwiek jest ładnie wykonana, ma dobry skład, więc myślę, że jest warta tej ceny, ale po prostu pomierzę sobie ją do jakichś innych tutaj rzeczy pod spodem i się zastanowię, co z nią zrobić. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Linki do wszystkich rzeczy, które jeszcze będą dostępne, bo z tymi rzeczami z Massimo z wyprzedaży może być różnie, ale wszystkie pozostałe Wam podlinkuję i tam jeszcze raz będzie uwzględniony rozmiar, który mierzę albo który mam. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się ciepło. Pa!